Mają Państwo okazję zobaczyć Ewę Szykulską, jak wygląda na żywo i jak się zachowuje na żywo, żeby się zorientować, czym się różni aktorka na planie i w filmie od aktorki prywatnie. No właśnie. A występuje w ogóle coś, panie, bo coś takiego, czy ktoś taki jak aktorka prywatnie? Czy będąc aktorką po tych wszystkich studiach, po tych wszystkich rolach, można potem być taką naprawdę całkowicie prywatną osobą? Czy to się daje? Prywatną z pewnością nie do końca. To zależy od tego, jak reaguje na pana, reagują ludzie. Niektórzy są delikatni w tym sensie, że nie podchodzą, nie zauważają i to też jest miłe. A są inni, którzy zauważają, którzy chcą podać rękę, którzy chcą zamienić słów 3 albo 15 i to też jest miłe. Natomiast jeżeli chodzi o prywatność, to znaczy o tym, jacy jesteśmy zawodowo, a jacy w życiu prywatnym, wiecie, że to, drodzy Państwo, że to niestety, prawdę powiedziawszy, ja się bardzo staram być zwyczajnie zwyczajna, ale myślę, że, że jestem osobą dosyć emocjonalną i zdarza się, że i w życiu prywatnym, to znaczy po zakończeniu spektaklu, po zejściu z planu filmowego, czuję się kimś, proszę tego źle nie zrozumieć, odrobinę wyróżnionym w jakim sensie, bo wydaje mi się, że my, aktorzy, jesteśmy kimś takim, takimi ludźmi, którzy są rozdawcami, sprzedawcami energii, emocji. I niestety, ja się zaprzyjaźniam z ludźmi i będąc na scenie, i łażąc po ulicy, potem po pracy. Ja po prostu chyba kocham, to jest takie duże słowo, ale bardzo, bardzo lubię ludzi, fajnych ludzi, interesujących ludzi, a wszyscy są prawie wszyscy interesujący, tylko nieraz o tym nie wiedzą albo mają gorsze dni. No. Ale to pytanie... Ale odpowiedziałam na coś? Tak, ale nie mam powiedzieć, bo ja będę drążył. Przy okazji chcę powiedzieć, że Państwo mogą w każdej chwili uczestniczyć. Oj tak, błagam, bo to tak... Proszę po prostu albo zacząć mówić, krzyknąć, albo rękę podnieść, będę się rozglądał. I proszę traktować, że to jest nasza wspólna rozmowa, a nie mój wywiad z panią Ewą. Myśmy już zresztą mieli wcześniej rozmowę. Jezus Maria, jak ja przeżywam! Bo, dobrze. Panie Tomaszu, Tomasz, zamknęłam to coś? O tak, naprawdę, bo wiecie, drodzy Państwo, najgorzej się takie wywiady, które są ewentualnie nagrywane, słuchacie ich Państwo, więc robi z ludźmi, ja przynajmniej, którzy mnie nie... którzy są agresywni w stosunku do mnie, to ja wtedy zaczynam walczyć. A jak jest taki fantastyczny, cudowny człowiek, w dodatku też mający chyba bardzo piękny stosunek do ludzi, do świata, no to mnie jest trudniej. To mnie jest trudniej, bo ja boję się, że powiem coś tak głupiego, że panu będzie przykro, ale nie o panu, tylko w ogóle. No dobra, znowu bredzę. Nie miałam pretensji nigdy do tego, że w kinie naszym kiedyś i teraz grają aktorzy nieprofesjonalni. Oczywiście zdarza się tak, że grają jedną rolę, bo jakby więcej pomysłu na to nie ma. Natomiast to fantastycznie, że grają. Tak samo ja na planie Dziewczyn do wzięcia byłam przez Janusza nachalnie karcona, jeśli robiłam coś, jak on mówi, aktorsko. Nie! To akurat było zadanie aktorskie, polegało na tym, żeby nie być aktorem. To też swoistego rodzaju zadanie aktorskie i naprawdę dosyć trudne. W związku z tym, jak małpeczka, podglądałam fantastyczne dziewczyny,
I tyle. Jeżeli potem recenzenci nie wiedzieli, że jestem aktorką zawodową, byłam 2 lata czy rok po szkole, no miałam dyplom, a ten dyplom to głupi jest. No jest napisane, co ja jestem, magister sztuki, ale ja mam jeszcze napisane, to jeszcze fajniej tak brzmi, bardziej tajemniczo, jestem magister sztuki aktorskiej, to jakaś paranoja. Ale coś takiego jest, a propos naturszczyków, że dawniej o tych aktorach nieprofesjonalnych mówiło się naturszczycy i brzmiało to jak komplement, znaczy, że ktoś jest taki prawdziwy, a dzisiaj o takich samych aktorach mówi się amator i brzmi to jako deprecjonujące określenie, że nie jest zawodowcem. Co się zmieniło? Co się zmieniło? Ale dlaczego kto to mówi? Niech mi pan powie. Prasa, media. A no tak, no widzi pan, ja jestem człowiekiem, który słucha. Ja nie powiem, że tak sam lubię tylko siebie. I ważne jest dla mnie moje zdanie, ale coś w tym jest. I jak przewalała się taka właśnie fala, która mówiła, że kilka lat temu, że dlaczego jacyś naturszczycy, jacyś bracia Mroczek, ci bracia Mroczek są fajni, naprawdę są fajni. Ja nie mówię, że chcę ich zobaczyć w 10 kolejnych filmach, nie, teraz nie karcąc, ale to naprawdę są fajni. A poza tym wszyscy jesteśmy, powtarzalni. Najlepszy, największy artysta, to jesteśmy tylko ludźmi. Powtarzają się, myślimy, powtarzamy pewne gesty, nawet jak mówią, że to jest aktor kreacyjny, czy jak to się tam nazywa, całą nadbudowę roli robi taką, przygotowaną robi, znowu zaczynam bredzić. Ale przecież ja grając spontanicznie, to nie jest do końca tak. Ja potem na siłę prowokuję emocje, żeby wejść w środek, ale ja to przygotowuję tu, w makówce. Ona marna jest może, ale to wszystko jest w jakiś sposób wymyślone. Zakładam, że na czuja oczywiście, albo jak inteligentny reżyser, to z reżyserem. No nieraz trzeba bez. Także, że to powinna być puenta, żeby to było, albo chcę, żeby to było zrozumiane przez widza, albo na przykład niezrozumiane, bo mam jakąś tajemnicę ukryć przed widzem, to też się zdarza. No dobra, ale to państwa nie interesuje. To państwa interesuje? Natomiast zwróciłam uwagę, że ja zawsze robiłam kretyńskie rzeczy w życiu. Przecież po skończeniu szkoły, też rok mając propozycję, nie byłam w teatrze. Zaczęłam grać od razu w filmie, a wszyscy mówią, co do teatru, już, trzeba się przyczepić, to inaczej nie można. Za to nie przyczepiłam się, za to też grałam. Wtedy wprawdzie to było pod egidą estrady warszawskiej jako mecenasa. Myśmy, Andrzej Kondraciuk, ten właśnie od Hydrozagadki, napisał sztukę Kogiel Mogiel. I z takimi artystami zaczynałam. To była moja pierwsza sztuka po skończeniu szkoły. Przez rok czy więcej zjeździliśmy wszystkie teatry w Polsce. Przy aplauzie publiczności, przy tłumach na salach. No więc niezła szkoła życia. Ale biznes też niezła szkoła życia. Biznes nudny jak cholera. O Jezu, myślałam, że to myszka. Tam myszka ma skrzydełka. No dobrze. Ja tylko chcę powiedzieć, panie Tomku, już panu oddaję to coś, co tutaj, to mikrofon. Zobaczyłam, że ja od początku łaziłam własnymi ścieżkami. Nie sama to wymyśliłam. Mądrzy, fajni ludzie wokół mnie. Dzięki tak naprawdę rzeczywiście temu, że znalazłam się być może przez przypadek, być może Bóg tak chciał, w gronie fantastycznych, twórczych ludzi,
którzy wtedy byli buntownikami, którzy wytaczali jakby nowe drożyny w kinie, w pisaninie, w czym tylko, nawet w obyczajach. Całe życie grałam na przykład u studentów młodych reżyserów. I tak zostało. Teraz też to robię. Bez pieniędzy albo za duże pieniądze, na przykład za 200 zł, bo tyle szkoła daje. Ale to sprawia taką frajdę. A u nas nagle z wyznacznikiem tego, czy ktoś jest dobry, czy nie, jest wysokość stawki dziennej. No jak szanie, ja tylko w Rosji mam wysoką. No to ja nie wiem. Ja jakoś nigdy nie byłam skazana jakby tak, widziałam, na sukces. Ale też nie czuję się źle, znaczy nie uważam, że jestem osobą przegraną. Nie, nie jestem. Nie jestem i jest mi z tym szczęśliwie. No dobrze. Aż mam tyle pytań, że staram się w głowie sobie poukładać, ale chyba muszę zacząć, skoro już padło słowo Rosja. To za co panią tak w Rosji kochają? A jak oni już pokochają, to kochają. O Jezu! O Jezu! A teraz dostałam jakąś propozycję do serialu rosyjskiego. No nie wiem. No dobrze. A to, Ale jaką? Nie, ja nigdy nie mówię. Czy jakąś? Jaką? A dlaczego nie wiem? No nie. No. Jak kochają? Jak się znają? Ale wiedziałam, kochani, przedtem, no to wiadomo, to jak, młoda Szykulska, to było oczywiste. Bardzo prosimy, a po co wam stare dupeczki? Aktorki jakieś tam. No mówią, no nieraz by się przydały. Ale z tym, to trzeba sobie... Oni naprawdę nie są bezkrytyczni i że każdego, wręcz odwrotnie. Tu się chwalę. Tak, trudni są. Ale to świetna publiczność. Państwo też! Jak on, ten wielki Jan Kretschmar, przyjmował taką szaloną Ewę Szykulską, która sobie nic nie robi z zasad, która emocjonalnie niesłychanie do wszystkiego podchodzi, a przecież na pewno Kretschmar powtarzał, bo musiał powtarzać, że aktorstwo to przede wszystkim warsztat, to rzemiosło. Jak on się odnosił do pani? Ja przy całym takim swoim rozedrganiu bardzo staram się słuchać innych ludzi. Teraz jest moment na to, żebym ja dziupę otwierała. Ale tak naprawdę umiem słuchać, staram się uczyć, uczę się chyba. I mam w sobie ogromną ilość pokory. A potem to wykorzystuję albo nie, te umiejętności. Ale to już sprawa rozumku, nie, znaczy w takim sensie, że przemyśleń pewnych. Ale to tak, no to prawda, że koledzy mówili, że lekka wariatka, ale może przez to, że jestem taka strasznie, no ta, no jaka jestem, no taka wyrazista ohydnie, no to 40 parę lat gdzieś człowiek się włóczy po ekranie i po scenach. I naprawdę nie mam ochoty jeszcze schodzić, chociaż miewam deprechy teraz straszne. Film a teatr i ta twarz, która się zmienia, bo... A jasne. Nie, mówię, najfajniej na ekranie wygląda moja twarz w momencie, kiedy próbuję myśleć, co to jest tak, i nic nie mówi. Teraz właśnie w szkole filmowej z chłopakami cudownymi kręciłam bez jednego słowa. Ja mówię, a nie chcecie chociaż, żebym na końcu się jakoś kretnicko roześmiała, czy coś? No nie chcemy. Natomiast grałam jakąś tę szaloną panią, która ucieka z domu starców, bo giną w tym domu starców ludzie.
jakiś autobus po kolei ich wychodzi. Więc moja bohaterka, ale kopie tunel i ucieka. A jaka jest puenta? Straszna, to nie powiem. Natomiast próbuję w każdej sytuacji, ja też próbuję wyjść. Próbuję z własnych słabości robić zalety. Próbuję wychodzić na swoje. Ja rzeczywiście, proszę Państwa, byłem niedawno na takim festiwalu etiud studencki, gdzie pokazywano filmy realizowane przez studentów w szkołach filmowych w ostatnich latach. I z pełnym zdumieniem stwierdziłem, że rzeczywiście no, prawie w co drugim występuje Ewa Szykulska. Jest Pani absolutnie zdecydowanie ulubioną aktorką młodego pokolenia filmowców w Polsce. To nie ulega wątpliwości. Pytanie teraz, co Pani widzi w nich? Dlaczego Pani lubi z nimi pracować? Już odpowiadam. Żeby było śmieszniej, to jest bardzo słucha. I daje się im lepić. Mnie to sprawia przyjemność, to znaczy jakiś rodzaj medium jestem dla nich i nie muszą jak do jakiejś gwiazdy się odnosić, tylko normalnie, bo mówię, mam jednego hopla. Ja jestem na dotyk, na wyciągnięcie ręki. Można mi dać kopa, a nie obrażę się. Chyba, że to jest kop niesprawiedliwy, a to jest inna sprawa, to też mogę dokopać. Natomiast lubię z nimi pracować i wszystkim, teraz ostatni raz o upływie czasu, jako wampiruję na ich młodości, na ich energii, jeśli mojej już chwilami nie starcza. Bo prawdę powiedziawszy, to rzeczywiście po tej 60 ho-ho i jeszcze, to chwilami człowiek ma dosyć pewnych rzeczy, a dzięki nim chce się. Więc to nieprawda tylko, że ja im, ale to mnie dużo daje. Poza tym tak fajnie na mnie patrzą. I że tak patrzą w ogóle. Fajnie. Nie, lubię. Bardzo proszę. Czy Państwo chcieliby zadać pytania? Bo pan Tomek popatrzył na zegarek, on ma napięty kalendarz, nie. Nie patrzył. O Jezu, to ja jakieś trzecie oko mam, nie wiem. Nie patrzył, bardzo proszę. Chciałam zapytać się, czy dostała się pani do szkoły aktorskiej od razu, czy jakieś może były progi? Wiem. Nie, od razu się dostałam, a było to tak, że chociaż zapomniałam najważniejszego tekstu. To był monolog Maris, komu bije dzwon, Hemingwaya. O, znowu wrócił Hemingway do was. Cieszę się. W każdym razie zapomniałam i zaczęłam gadać własnymi słowami. I okej, okay, i mimo wszystko przeszłam. Natomiast zwrócili mi uwagę na głos, kazali mi iść do lekarza, do foniatry. Byłam przerażona, myślałam, że koniec. Ale jak wychodziłam z sali, to siedział na rożku, przy rożku stołu profesor Sempoliński i pan Ludwik powiedział tak: nie martw się, dziecino, tylko kogiel mogę, wszystko będzie dobrze. Ale do foniatry poszłam, papierek przyniosłam, no i tyle. Okazało się, że nie ma tam jakichś szczególnych patologii, poza tym, że struny są krótsze, za to szersze. A poza głosem nie było w szkole żadnych przygód? Przygód? Nie, fantastycznie. Nie pamiętam. Były przygody, niech to Państwu wystarczy. Jak to jest być w Polsce aktorką poza jakimkolwiek układem? No, nie prosto. W takim sensie, to, ale jest się człowiekiem wolnym, nieuzależnionym z kolei od tegoż układu. Ja nawet radną kawałek kadencji byłam. A gdzie? Ło, pani. To w gminie Wawer.
Forum samorządowe niezależne, ale gdzie to niezależne? Tak myślałam na początku, nie ma nic niezależnego. No może to kino, ale to ono też jest średnio niezależne. Także nie, wydurniam się. Nie ma zobowiązań, takiej lojalność ludzka, a taka układowa, partyjna, to dwie różne rzeczy. Przyjaźnie to jedna rzecz, dlatego mówię, jeżeli wspierają się przyjaciele, nie ma w tym nic nagannego. Ale jeśli coś robimy, no, że ty mi pomożesz, nie będę się w to zagłębiała, bo zacznę bredzić. Nie jest to proste. Ale nieraz jestem mimo wszystko potrzebny człowiek spoza układów. No nagród na przykład w ten sposób nie dostał. A po diabła te nagrody, do cholery. Co to ma znaczyć? Jeden, drugi, trzeci medal. Artystom rzadko dają takie, co tu przynoszą pieniądze. No dobrze. Teraz to już w ogóle. Teraz to mi... Pomyślałam sobie, że jestem naprawdę... Nigdy nie jesteśmy do końca wojny. Ale jestem, że mi nie zależy. I nie trzeba brylować na bankiecie, można stanąć z boku. Jeśli w ogóle się tam znajdziemy. I zawsze się i druga osoba samotna znajdzie i już jest fajnie. I dwie osoby fajniej rozmawiają niż 15 na raz, bo nie słyszymy tej 14. No i tak. Nie, ja nie jestem aspołeczna, tylko... Tylko trzeba mieć szczęście, a to mam nieprawdopodobne. Do odnajdywania fantastycznych ludzi. I na tym tylko to polega, że z tymi interesującymi ludźmi jest po prostu pysznie. I życie ma sens. No dobra. Ja mówię ludzkim językiem. A! Przepraszam, nie lubię i nie mogę pracować wśród ludzi, którzy się gryzą. Którzy się nienawidzą, którzy mnie także, jak już wzięli mnie, dostałem dobrodziejstwem inwentarza, to ja się nie narzucam, tylko proszę mnie nie kaleczyć. Prywatnie, bo jeżeli źle gram, to proszę mi mówić najgorsze rzeczy i wtedy to kopać w tyłek nie można. Natomiast jak zaczyna się kotłować, być zła atmosfera, uciekam. Uciekam, po prostu uciekam. No i zrobiła nam się puenta. Proszę Państwa, w takim razie, jeśli życzą sobie Państwo spotkać Ewę Szykulską osobiście, to zapraszam tu na mój fotel. Na pewno chętnie autograf podpiszę i na pewno jeszcze spojrzę Państwu w oczy, prawda? A bo zapomniałam od wczoraj, jak się pisze literkę by, ale chyba w moim nazwisku tego nie ma. Ewa Szykulska nie ma. Szczęśliwie nie ma. Dobra. Chyba, że na drugie ma Pani Bożena na przykład. Marysia mam na drugą. No to bezpieczne imię. Matko Boska. Bardzo dziękujemy Ewie Szykulskiej, a Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo.